Siemanko, z tej strony Sermisiek, a ja witam Was w kolejnym filmiku z serii Cyberpunk. W dniu dzisiejszym nagrałem dla Was poradnik odnośnie tego, jak zdobyć najlepszą broń, najlepszy wszczep, który zabija prawie każdego przeciwnika, nawet najmocniejsze bossy, na jednego hita. One shot, one kill. Zobaczcie, poznajecie tą postać pewnie jak oglądacie mój kanał. Jest to boss naprawdę mocny. Mam je na jednego hita ze swojej katany i rozwali mnie bez najmniejszego problemu. I zobaczcie teraz, że zrzucił właśnie tej broni, o ile trafię. Kurde, ale odporność tego szczepu. O, trafiliśmy. Trafiłem go. Jak widać było, jest mega szybki. I zabiliśmy go na jednego hita. A tak naprawdę nawet z mojej snajperki, która ma 1600 damage'a, zadawałem mu 4% obrażeń jedynie, także tyle praktycznie co wcale, czyli tyle co nic. A żeby wam udowodnić, jak to działa, żeby wam pokazać, że ta broń jest mega OP, to zobaczcie sobie, mamy tutaj naszych zacnych funkcjonariuszy policji, no i mecha. I tu właśnie jest też jedna sprawa, która jest bardzo istotna dla was, żeby nie było, że nie powiedziałem. Zawsze przygotowuję się do moich materiałów i zabijamy każdego humanoida, czyli człowieka i tym podobne, zabijamy na jednego hita, ale nie działa to na mechy, ani na żadne jakieś dziwne inne urządzenia typu drony i tak dalej. Zobaczcie sobie zresztą sami, zabijamy tego na hita, tego też na hita, a w mecha, zobaczcie, 13 damage'a, 26 damage'a. No niestety go na hita nie zabijam, dlatego też warto to wiedzieć. No i zobaczcie sobie, że praktycznie każdego, kogo tutaj trafię, zabijamy na hita, pomimo że mają wysoki poziom, pomimo że mają super pancerz. Jak to zdobyć, jak to wygląda, co to za wszczep, patrzcie, zobaczcie i sami się przekonajcie. Pierwsze co musimy zrobić, to udać się do doktorka od wszczepów. Wchodzimy tutaj to może teraz dokończę. I rozmawiamy w nim na temat wszczepów i przechodzimy na handel. Na handlu mamy coś takiego jak pocisk usypiający, rzadki, modyfikacja wszczepu, nieśmiercionośny, cel trafiony za pomocą tego rodzaju pocisków traci przytomność. I tu właśnie jest cała magia działania tej wyrzutni, że usypiamy naszych wrogów, co ich tak naprawdę zabija wszystkich praktycznie. No i 540 euro dolarów tylko to kosztuje, więc bardzo tanio. Bardzo tanio, także mamy to kupione, tą modyfikację. Wychodzimy, opuszczamy go i udajemy się do punktu szybkiej podróży, który jest bardzo bliziutko po drugiej stronie ulicy. Już pokazuję na mapie, gdzie to się znajduje. Także od punktu szybkiej podróży do niego praktycznie jest tylko kawałeczek. A tutaj mamy mapę. Pierwszy oddalimy. Zobaczcie tutaj Haywood i przybliżymy, gdzie on się znajduje. Właśnie tutaj Reaper Dock. Właśnie tutaj, a tu mamy punkt szybkiej podróży, przepompownia. Przepompownia, punkt szybkiej podróży, z którego zresztą skorzystamy, żeby zdobyć kolejną rzecz, która będzie nam potrzebna, żeby stworzyć właśnie nasz wszczep. I przenosimy się do naszego Wiktora Wektora. Znacie go już pewnie bardzo dobrze, ale żeby też nie było, to zaraz pokażę na mapie, gdzie on się znajduje i do niego udajemy się po naszą wyrzutnię rakiet, która będzie nam właśnie potrzebna do strzelania tymi pociskami. Także tu jest punkt szybkiej podróży. Mapka. I zaznaczamy sobie naszego Wiktora Wektora. Jest bardzo blisko. Tutaj napis pod. Wchodzimy na dół do niego. I oczywiście z nim rozmawiamy, że chcemy kupić wszczepy. Może coś nowego? Rozejrzyj się. Przechodzimy na ramiona. Tak, mamy tutaj wszczepy, ramiona. I mamy wyrzutnia rakiet. Wyrzutnia rakiet, rzadki. Wyrzutnia umożliwia strzelanie pociskami zadającymi różne rodzaje obrażeń, wywołującymi eksplozje i efekty, a przede wszystkim pomaga siać nieporównywalny z niczym innym chaos. Wybucha przy uderzeniu, zadając poważne obrażenia fizyczne i tak dalej. Bierzemy tą wyrzutnię rakiet po zakupie, on ją od razu montuje
i kosztuje ona niestety 15 tysięcy. Także 15 450 euro dolarów, tyle ona u niego kosztuje. Można także zdobyć ją na inne sposoby, chociażby podczas zabijania przeciwników, jednakże są oni bardzo silni, albo podczas wykonywania różnorakich zadań też może nam z oponentów ta wyrzutnia wypaść. No i w tym momencie mam tą wyrzutnię. Jedyne co wam chcę pokazać to to, że mając tą wyrzutnię, to ona od razu tak pięknie nie działa. Właśnie szkopułem tutaj są te pociski usypiające, bo jeżeli teraz strzelę z tej wyrzutni, zobaczcie sobie, to ona strzela pociskami, które wybuchają. Przechodzimy sobie do ekwipunku na nasze wszczepy i klikamy na wyrzutnię rakiet i zobaczymy sobie, że mamy na wyposażeniu pocisk eksplodujący. No i to są właśnie pociski, które wybuchają przy uderzeniu, zadając poważne obrażenia fizyczne przeciwnikom w polu rażenia. A nas najbardziej właśnie interesują pociski usypiające, które zabijają praktycznie każdego przeciwnika, łącznie z hardkorowymi bossami, na jednego hita. I teraz dopiero po przełączeniu właśnie strzelamy tymi pociskami usypiającymi. Także zobaczcie sobie zresztą sami, jak to działa już podczas walki, jeżeli sobie znajdziemy jakiegokolwiek przeciwnika, a najlepiej oczywiście nasza policja za chwilę tu przyjedzie. O nie, tam Ciężka mamy masz. jakiegoś. O, widzicie? Jest on tutaj dosyć skomplikowanym człowiekiem, mogę wam pokazać. Przykładowo trafmy go w nogę ze snajperki. Zobaczcie, pół HP tylko zeszło, a ta snajperka naprawdę jest mega OP. A zobaczcie sobie teraz przy naszej wyrzutni, jeżeli go trafimy, to gościu schodzi. Wysyłamy go w zaświaty bezproblemowo. Każdego innego również możemy wysłać na hita zaświaty bezproblemowo. Zobaczcie sobie, że kogo nie trafimy, to zabijamy bezproblemowo. Każdego zdejmujemy na hita. Jedyne, nad czym musimy tutaj zapanować, to nad tym, że nie jesteśmy nieśmiertelni i ta wyrzutnia nie czyni nas niezniszczalnych. Także pamiętajcie o tym, że ona zabija wszystkich na one shota, ale pamiętajcie, że życie nadal wam schodzi tak jak schodzi, czyli jak wybierzecie się na jakichś poważnych przeciwników, to możecie zostać zabici. Ja zachęcam do nienadużywania oczywiście tej wyrzutni, bo trochę fan wam wtedy zejdzie, no nie będziecie tacy zadowoleni z pokonywania silnych oponentów. Jeżeli chcecie, możecie ją wykorzystywać w walce, no zrobicie jak uważacie. Pamiętajcie, że warto również czasami ten poziom podnieść do góry, żeby cieszyć się gierką. Ja bardzo dziękuję za wszystkie łapki w górę, dzięki za wszystkie subskrypcje. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.